Dziś kontynuujemy poprzednie spotkanie, zatem odcinek pod tytułem Automatyzujemy przyszłość, część druga. W trakcie naszego poprzedniego spotkania rozpocząłem temat automatyzacji i zgodnie z zapowiedzią dziś będę go kontynuował. Mówiłem sporo o tym, w jakich obszarach organizacji automatyzacja już jest doskonale zadomowiona, a gdzie jest dopiero możliwa. Rozmawialiśmy też o tym, dlaczego jest ona tak szalenie dla firm ważna. Dziś zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego mimo tych ogromnych plusów stojących za automatyzacją nie jest ona jeszcze masowa. Dlaczego nadal większość prac wykonują ludzie, nawet tych, których wykonywać już nie chcą. Zacznijmy od pytania. Na świecie żyje już ponad 8 miliardów osób. Jak myślisz, ile robotów przemysłowych dziś pracuje w zakładach na świecie? Tak, wiem, że odpowiedź nie jest łatwa. Świat jest ogromny, a to tak pojawia się pytanie, czym właściwie jest robot? Jak długo roboty istnieją na rynku? Światowa Federacja Robotów, IFR, która od blisko 60 lat zbiera informacje o ilości wyprodukowanych oraz sprzedanych na świecie robotów przemysłowych, w ostatnim raporcie pokazała, że globalnie do 2021 roku sprzedano łącznie 3,5 miliona sztuk robotów. Tak, nie przejęzyczyłem się. Na świecie jest 8 miliardów osób i około 3 milionów działających robotów przemysłowych. Dlaczego zatem, pomimo że jest nas tak dużo, jednocześnie automatyzacja jest tak ważna i korzystna, nie jesteśmy masowo otoczeni robotami? Tym właśnie tematem zajmiemy się dziś, a robotyzację potraktujemy jako wyjątkowy przykład automatyzacji. Wiele czynników ma wpływ na decyzję automatyzacji. Potrzebna jest ich wspólna analiza, aby zrozumieć, dlaczego na wybranych rynkach, wybranych branżach, wybrane przedsiębiorstwa inwestują w nowe technologie, podczas kiedy inne nie. Zrozumienie pełnej siatki uwarunkowań decyzyjnych jest kluczowe, aby nasze przedsiębiorstwo wykorzystało automatyzację jako czynnik konkurencyjny zgodnie z własną strategią. Nazbyt wczesna inwestycja w technologię może zakończyć się utratą płynności finansowej z powodu przeinwestowania. Natomiast nadmierne opóźnienie tego typu decyzji niechybnie doprowadzi do utraty konkurencyjności cenowej. Zatem jak wyznaczyć ten właściwy moment? Z pomocą przychodzi model analizy punktu ekonomicznego uzasadnienia technologii. Model ten mojego autorstwa jest wynikiem gruntownej analizy zarówno samej robotyzacji, jak i zmian technologicznych zachodzących na rynku automotyw. Uwzględnimy w nim takie m.in. czynniki jak gotowość technologii, koszt wdrożenia technologii, zakres stosowania nowej technologii, ilość jej dostawców oraz finalnie efekt ekonomiczny jej wdrożenia. Wszystkie te elementy wraz z rozwojem technologii zmieniają się i są od siebie silnie współzależne. Model analizy punktu ekonomicznego uzasadnienia technologii dzieli rozwój technologii na 5 etapów. W każdym z nich zupełnie innego typu podmioty poszukują wartości dla siebie. Zacznijmy od fazy entuzjastów technologii. Typowymi dostawcami technologii, raczej często tylko pomysłów i wczesnych prototypów, są laboratoria usytuowane przy dużych organizacjach, uczelnie oraz startupy. Entuzjaści technologii często nie mają doświadczenia wdrożeniowego, za to cechuje ich ogromna kreatywność rozwiązań w obszarze produktu. W fazie pierwszej powstaje wczesna koncepcja produktu. Nikt jej jeszcze nie wytwarza oraz nie dystrybuuje. Nie ma także zwykle określonej ceny rynkowej. Częściej dochodzi do sprzedaży zespołu, który daną technologię rozwija, niż samej technologii na rynek. Niestety mało pomysłów z tego czasu ma szansę osiągnąć sukces rynkowy. W dużej ilości przypadków rozwijana tutaj technologia niestety nie ujrzy światła dziennego. Drugi etap to faza pionierów technologii. Tutaj produkt jest już gotowy do komercjalizacji, bądź produkcja dzieje się na liniach pokazowych. Technologia produktu jest już ustabilizowana. Zdefiniowany został także pierwotny rynek docelowy. Często jeszcze sam proces wytwarzania nie jest w pełni efektywny. Zwykle pojawia się także wielu potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych masową komercjalizacją rozwiązania. Nowa technologia daje wczesnym innowatorom nadzieję na ogromne zyski z jej wykorzystania. Czas na mały przystanek. Czy wiesz, kim jest wczesny innowator? To bardzo ważne pytanie, gdyż to sformułowanie będzie do nas regularnie powracało w różnych kontekstach. Otóż ten termin jest elementem teorii dyfuzji innowacji, która stara się wyjaśnić, jak, dlaczego i w jakim tempie rozprzestrzeniają się nowe idee i technologie. Everett Rogers, profesor nauk o komunikacji, spopularyzował tę teorię w swojej książce Diffusion of Innovations. Profesor Rogers argumentuje, że dyfuzja to proces, w którym innowacja jest przekazywana w czasie wśród uczestników systemu społecznego. Autor teorii sugeruje, że 5 głównych elementów wpływa na rozpowszechnianie się nowej idei. Sama innowacja, użytkownicy, kanały komunikacji, czas i system społeczny. Sam proces w dużej mierze opiera się na kapitale społecznym. Aby innowacja była samowystarczalna, czyli ekonomicznie uzasadniona, musi zostać powszechnie przyjęta. Zaproponowano 5 kategorii grup adoptujących nowe pomysły. Innowatorzy, pierwsi naśladowcy, wczesna większość, późna większość i maruderzy. Kryterium kategoryzacji adopterów jest innowacyjność, definiowana jako stopień, w jakim jednostki adoptują nowe pomysły. Co ciekawe, zgodnie z uśrednionymi badaniami populacji adopterów, zaledwie 2,5% stanowią innowatorzy i 13,5% populacji stanowią wcześni naśladowcy. Dokładnie tą teorię i jej zastosowanie przedstawię w odcinku poświęconym zarządzaniu zmianą. Teraz chciałem tylko podkreślić, jak mała część populacji jest zainteresowana nowymi, jeszcze niesprawdzonymi szeroko produktami i rozwiązaniami. Trzecia faza to faza liderów wdrożenia. Nowa technologia jest powszechnie dostępna na rynku, ale jest jeszcze zwykle bardzo droga.
Jej wysoka cena wynikać może z ochrony patentowej, utrzymanej tajemnicy technologicznej albo małych mocy wytwórczych pozwalających na produkcję nowego produktu na rynek. Często w początkowych fazach wdrożenia dostawcy, korzystając z ograniczonej ilości produktu, zrównują wysoki popyt i ograniczoną podaż przez niezasadnie wysoką cenę. Ponieważ nowa technologia jest początkowo pilnowaną tajemnicą, choć nie zawsze się to udaje, w tej fazie zazwyczaj mamy ograniczoną ilość dostawców. Niemniej transakcje dostawy nowej technologii zaczynają się odbywać na komercyjnych zasadach. I tu zaczynają pojawiać się liderzy wdrożeń. Najczęściej są to firmy, które nie boją się wydatków na nowe technologie. Mogą sobie na nie pozwolić, nawet gdy okres zwrotu z inwestycji nie jest jeszcze w sposób pewny wyliczalny. To wdrożenie często motywowane jest oczekiwaną wysoką jakością produktu bądź efektywnością procesu. Bywa, że ważny jest także prestiż związany z wdrożeniem nowej technologii. Z biegiem czasu, gdy technologia zaczyna się upowszechniać, pojawiają się naśladowcy. Dzieje się tak zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców. Wysokie ceny gwarantujące wdrożeniowcom dobre marże kuszą kolejnych naśladowców, aby wchodzili na rynek i sprzedawali nową technologię. Na tym etapie okazuje się, że technologia bądź produkt wprowadzony początkowo na rynek pierwotnie docelowy może być także wprowadzany na inne rynki. Niekiedy wymagana jest mała zmiana produktu, podczas gdy w innych przypadkach nie jest to konieczne. Tym samym poszerza się rynek dla produktu nowej technologii. Większa ilość dostawców oznacza wzrost podaży produktu nowej technologii na rynku. To przyczynia się do obniżenia ceny oraz zwiększenia liczby kupujących. Dana technologia staje się normą na rynku. W przypadku automatyzacji wymusza ona powoli standard pracy dla tych, którzy na rynku starają się walczyć o klienta premiowego oraz renomę marki. Finalnie dochodzimy do momentu, kiedy rynek jest już pełen naśladowców, także tych, którzy oferują daną technologię w obniżonej jakości. Każda technologia prędzej czy później podlega komodytyzacji. Jest to moment, gdy dostawcy są już w stanie zaspokoić potrzebę tej technologii na rynku, a to, co decyduje o wyborze dostawcy, to cena. Dostawcy, w tym liderzy wdrożeń, nie są już zainteresowani sprzedażą danej technologii, gdyż nie gwarantuje ona minimalnej oczekiwanej marży. Drobni dostawcy technologii nie są także zainteresowani konkurencją z masowymi dostawcami. Zmienia się zatem ilość dostawców, którzy specjalizują się w dostawach produktów po niskich cenach. Natomiast odbiorcy nowej technologii, którzy jeszcze nie zainteresowali się nią, zwykle nie są w stanie nadrobić utraconej konkurencyjności względem bezpośrednich rywali rynkowych. Zwykle w tym czasie pionierzy technologii już sprzedają swoje pomysły na nowe technologie do liderów wdrożeń, które przyczyniają się do postawienia kolejnego kroku w rozwoju. Poprzednie technologie nie są już w stanie dostarczyć jakichkolwiek przewag konkurencyjnych. Można powiedzieć, że zamyka się pewne koło rozwoju. Tak przedstawiony model rozwoju technologii oraz zachowań poszczególnych graczy rynkowych pozwala nam na zrozumienie wielu decyzji zachodzących na rynku. Na przykład łatwo jest zrozumieć, w jakich fazach rozwoju technologii instytucje finansowe chcą brać udział. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że faza pierwsza to przede wszystkim granty badawcze oraz finansowanie aniołów biznesu. Drugi etap to finansowanie funduszy VC różnych faz inwestycji. Etap liderów wdrożeń to domena inwestorów strategicznych albo funduszy typu private equity. Etap czwarty to etap szerokiej sprzedaży technologii, czyli czas na finansowanie rynku publicznego. Inwestycje ostatniej fazy często dzieją się na bazie narzędzi dłużnych. Czas na rozważania aplikowalne. Głównym zadaniem budowy modelu jest określenie punktu opłacalności ekonomicznej technologii. Ważnym bowiem jest, jak widać, w przypadku wdrożenia nowej technologii zarówno odpowiedź na pytanie, jaką technologię wdrożyć, jak także kiedy powinno się to wydarzyć. Można zgadnąć, że nie jest to jednoznacznie jeden i ten sam moment dla wszystkich graczy rynkowych. Decyzja ta powinna być skorelowana z szeroką perspektywą strategii przedsiębiorstwa oraz warunków zewnętrznych względem niego. Wykorzystując opisany już model 5 faz rozwoju technologii, przeanalizujmy na wykresie główne ekonomiczne czynniki decyzyjne, jakie bierze pod uwagę przedsiębiorca, przed którym stoi decyzja automatyzacji procesów. Decyzje automatyzacji realizowane przez przedsiębiorców opierają się najczęściej na porównaniu oszczędności oraz wydatków na nakłady inwestycyjne. Przy czym niestety praktyka pokazuje, że rzadko kiedy analiza ta bierze pod uwagę pełne spektrum oszczędności. Przedsiębiorstwa zwykle skupiają się na oszczędnościach kosztów pracy ludzi zaangażowanych w procesy. W pierwszym etapie, gdy technologia dopiero się tworzy, jej potencjalni odbiorcy nie są jeszcze zwykle świadomi jej istnienia. Technologia nie jest także wyceniana rynkowo. Trudno jest zatem dokonać analizy opłacalności. W fazie pionierów technologii cena jej wdrożenia jest zwykle silnie nierynkowa. Na tym etapie może się natomiast zdarzyć, że potencjalny beneficjent nowej technologii zdecyduje się na podjęcie ryzyka inwestycji w jej rozwój bądź zakup jej twórcy. Ale co ważne, jest to etap, kiedy możliwym staje się oszacowanie korzyści, jakie przyniesie technologia, jeśli zostanie wykorzystana. Często bywam na wydarzeniach, gdzie startupy pokazują swoje produkty i gdzie spotykam również przedstawicieli wielkich koncernów, poszukujących nowe technologie w fazie rozwoju. W trakcie trzeciego etapu, to jest w fazie liderów wdrożeń, możliwe jest porównanie potencjalnych oszczędności z nakładami.
W tej fazie inwestycje w nowe technologie realizują te przedsiębiorstwa, dla których oszczędność na kosztach pracy ludzi nie jest jedynym argumentem branym pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej. Wraz z upływem czasu nowa technologia jest coraz bardziej dostępna oraz tańsza. Jednocześnie koszty pracy ludzi podnoszą się i przychodzi dzień, kiedy wdrożenie analizowanej technologii jest efektywne ekonomicznie. Od tej chwili brak decyzji inwestycyjnej oznaczać będzie powstanie długu technologicznego. Oczywistym efektem będzie utrata możliwości konkurowania na dotychczasowych rynkach z powodu nierynkowych kosztów realizacji procesów. Robotyzacja, rozumiana jako szczególna forma automatyzacji, jest doskonałym przykładem zasadności modelu analizy punktu ekonomicznej opłacalności technologii. Pierwszą i przez niemal 6 dekad wiodącą branżą wykorzystującą roboty przemysłowe był automotive. Dopiero w roku 2020 więcej robotów zostało wykorzystanych w branży produkcji urządzeń elektronicznych. Powód był oczywisty. W tej branży jakość oraz powtarzalność produkcji mają kluczowe znaczenie. I mimo, że prosta analiza okresu zwrotu z inwestycji nie skłaniała jeszcze innych branż do inwestycji w robotyzację, dla branży automotive decyzja ta była racjonalna. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodował rozwój technologii robotycznej, która zaczęła zyskiwać na popularności. W roku 2021 na świecie sprzedano łącznie blisko 500 000 robotów przemysłowych. Jednocześnie dostrzegamy obecnie, że pojawia się wielu młodych dostawców, którzy dostarczają rozwiązania robotyczne o dużo niższej od dotychczasowej jakości przy jednocześnie dużo niższej cenie. Widać zatem, że dla wybranych aplikacji robotycznych technologia wchodzi w piątą fazę rozwoju technologii. Świadomość, gdzie jest technologia automatyzacji procesów w branży, w której funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo, jest kluczowe dla decyzji, kiedy należy zainwestować w nowe technologie. Jak widać, zmiennych decyzyjnych jest wiele. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Tobie, że nie można pozostawić tej decyzji inwestycyjnej przypadkowi. Tak jak mówiłem na wstępie, inwestycje w technologię na zbyt wczesnym etapie może zakończyć się przeinwestowaniem. Decyzja podjęta za późno może oznaczać nieodwracalną utratę rynku. Mam nadzieję, że automatyzacja procesów jest na liście to-do Twojej firmy. Jeśli tak, to zapraszam gorąco do kontaktu z zespołem DRR77. Pomożemy Ci w przygotowaniu długoterminowej mapy rozwoju digitalnego, a także, co dużo ważniejsze, dzięki platformie DRR77 znajdziesz optymalne dla Twojej firmy rozwiązanie automatyzacji produkcji bądź intralogistyki na terenie zakupu. Tymczasem zapraszam do kolejnych odcinków programu Digital Pipe Finder. Do zobaczenia!